Gry o sumie zerowej opisują sytuację konfliktu. No a skrajnym przypadkiem konfliktu jest wojna. Więc jednym z pierwszych obszarów, w których stosowano teorię gier, była taktyka konfliktów zbrojnych. Tutaj nie będziemy rozpatrywać jakichś wielkich, bardzo skomplikowanych przykładów, bo po prostu macierze wypłat by się robiły bardzo rozbudowane. Poza tym też w ogólnym przypadku wojna nie jest grą o sumie zerowej. Poszczególne strategie nie spełniają tego warunku. Możemy to na przykład chociażby zobaczyć w obecnym konflikcie Rosji z Ukrainą. Dużo było mówienia o ataku nuklearnym, do którego cały czas nie doszło i miejmy nadzieję, że nie dojdzie. No i dlaczego do niego nie doszło? Ponieważ tak naprawdę obydwie strony by na tym straciły. Z jednej strony Ukraina, wiadomo, by straciła w przypadku wybuchu nuklearnego, wiele osób by pewnie zginęło i tak dalej. Z drugiej strony Zachód dał jasno do zrozumienia Rosji, że czekają ją poważne konsekwencje, jeśli zastosuje tę strategię. Więc obydwie strony tracą. Na gry o sumie zerowej są takie, że strata jednej strony jest dokładnie zyskiem drugiej strony. Tutaj w przypadku ataku nuklearnego tego nie mamy. Obydwie strony na tym stracą, więc to nie jest gra o sumie zerowej. Więc nie możemy ogólnie na wojnę patrzeć jak na grę o sumie zerowej. Natomiast będziemy rozpatrywać bardzo konkretne, taktyczne przypadki, uproszczone, żeby też macierze wypłat nie były zbyt duże. No i takim przykładem może być taka sytuacja. Mamy dwa forty, mamy pewną ilość policjantów i pewną ilość partyzantów. O, to jest gra partyzanci kontra policjanci. No i partyzanci chcą zdobyć przynajmniej jeden z tych fortów. Jeśli zdobędą choć jeden, wygrywają. Policjanci chcą obronić forty. Muszą obronić obydwa, żeby wygrać. No i jak to tutaj rozpatrywać tę sytuację? Więc można pewne rzeczy łatwo stwierdzić. Po pierwsze, jeśli partyzantów. Aha, jeszcze w przypadku, gdy, żeby obronić fort, policjanci muszą mieć co najmniej tyle samo obrońców, co atakujących. I partyzanci, żeby zdobyć fort, musi być ich więcej niż policjantów w danym forcie. Więc w przypadku, gdy partyzantów jest więcej niż policjantów, to partyzanci na pewno wygrają. Po prostu rzucają wszystkie siły na jeden fort i nie ma opcji, żeby policjanci obronili ten fort. W przypadku z drugiej strony, gdy policjantów jest co najmniej dwa razy więcej niż partyzantów, to policjanci na pewno wygrywają, bo obsadzają obydwa forty połową swoich sił i wiadomo, że partyzanci nie będą mieli więcej osób, żeby zaatakować którykolwiek z tych fortów. Na pewno przegrają. Ciekawa sytuacja zaczyna się w momencie, kiedy partyzantów jest więcej niż połowę policjantów, ale nie więcej niż wszystkich policjantów. No i taki prosty przykład. Mamy trzech policjantów, dwóch partyzantów. No i co tu zrobić? Więc policjanci mogą rozdzielić do jednego fortu, dać trzy osoby, do drugiego 0, albo do jednego fortu dać dwie osoby i do drugiego jedną osobę. No i to wszystko jedno, który załóżmy, że ten pierwszy to jest ten, w którym będzie więcej. Partyzanci mają dwie możliwości też. Mogą dać do jednego dwóch partyzantów, do drugiego 0, albo mogą się podzielić 1-1. No dobra, to jaką byśmy mieli wtedy macierz wypłat? Więc tutaj, no właśnie, więc powiedzmy, że to jest strategia A, strategia B policjantów i tutaj A i B partyzantów. Więc będziemy mieć macierz 2 na 2. No i tak, jeśli, no przykładowo, jeśli na przykład policjanci, właśnie w strategii AA, jeśli będzie 3-0 i 2-0, no to są dwie możliwości. Tych dwóch partyzantów ma pecha i trafia na trzech policjantów. Wtedy przegrywają. Ale jest też druga możliwość. Tych dwóch partyzantów trafia na niebroniony fort. Wtedy na pewno wygrywają. Więc widzimy tutaj, że no, zależy, co się stanie.
co się zdarzy. Więc możemy policzyć w takim razie wartość oczekiwaną takiego wyniku. Prawdopodobieństwo tego, że trzech policjantów trafi na dwóch partyzantów, jest 1/2. I wtedy wypłata dla policjantów wynosi 1, ponieważ wygrali. Plus jednak 1/2 jest prawdopodobieństwo, że będzie na odwrót, że partyzanci trafią na niebroniony fort. I wtedy policjanci mają wypłatę minus 1. No bo przegrywają wtedy. Więc dostajemy 1/2 minus 1/2, czyli 0. Czyli w tym wypadku wypłata, oczekiwana wypłata jest 0. Dobra, teraz w przypadku strategii AB, czyli 3-0 kontra 1-1. Wtedy partyzanci wygrywają na pewno. Jeden wprawdzie trafi na tych trzech i nie ma szansy, ale drugi weźmie niebroniony fort. Więc wtedy wypłata dla policjantów wynosi minus 1. Na pewno przegrają. No dobra, no to co w przypadku, gdy mamy 2-1 policjanci? Jeśli partyzanci podzielą się 2-0, to mamy dwie możliwości. Może tych dwóch partyzantów trafić na dwóch policjantów i wtedy policjanci wygrywają. To jest prawdopodobieństwo 1/2 i wtedy wypłata dla policjantów to jest 1. Plus 1/2, że dwóch partyzantów trafi na tego jednego policjanta. I wtedy to partyzanci wygrają, więc wypłata dla policjantów będzie minus 1. Czyli 1/2 minus 1/2 to jest 0. Czyli tutaj znowu oczekiwana wypłata to jest 0. No i ostatnia możliwość. 2-1 kontra 1-1. Wtedy policjanci na pewno wygrywają, bo jeden policjant obroni przed jednym partyzantem, dwóch policjantów tym bardziej obroni przed jednym partyzantem. Więc tu mamy wypłatę dla policjantów równą 1. No i teraz jaką tu mamy sytuację? Z punktu widzenia policjantów pierwsza strategia jest zdominowana przez drugą strategię, bo tutaj jest co najmniej tyle samo, a tutaj mają więcej, większą wypłatę. Partyzanci chcą jak najmniejszy wynik, więc skreślają w takim razie strategię B. Zatem mamy punkt siodłowy. Policjanci zagrają strategią 2-1, swoją strategią B, natomiast partyzanci zagrają strategią 2-0, swoją strategią A. No to teraz przykład bardzo analogiczny. Mamy takie zadanie. Sformułuj i rozwiąż grę partyzanci kontra policjanci dla sytuacji, gdy są trzy magazyny broni. I tutaj mamy dwa podpunkty. Weźmy sobie na przykład podpunkt A. Dwóch partyzantów i czterech policjantów. Ok, no i znowu ta sama sytuacja. Policjanci muszą obronić wszystko, partyzanci chcą zdobyć choć jeden fort. Wtedy partyzanci wygrywają. Więc co? Więc policjanci, no tutaj, dobra, najpierw partyzanci. Mogą się podzielić 2, 0, 0 albo 1, 1, 0. Policjanci mają więcej strategii. Mogą się podzielić 4, 0, 0, 4, 0, 0 albo 3, 1, 0 albo 2, 2, 0 albo jeszcze 2, 1, 1. No dobra. Chyba tutaj wszystkie przypadki. Więc tak, więc to powiedzmy to jest A, B, C, D. Tu jest A, tu jest B. Więc tak, jeśli policjanci... jeśli będziemy mieć strategię AA, czyli czterech policjantów w jednym, dwóch partyzantów na jeden magazyn. Wówczas no jest prawdopodobieństwo 1/3, że tych dwóch partyzantów trafi na czterech policjantów, że trafią akurat na ten broniony magazyn. Wtedy policjanci wygrywają i mają wypłatę 1. Ale w pozostałych 2/3 przypadków, w pozostałych dwóch przypadkach na 3, to partyzanci wygrywają, ponieważ trafiają na niebroniony fort, więc wypłata dla policjantów jest wtedy no, 2/3 razy minus 1, czyli dostajemy 1/3 minus 2/3, czyli minus 1/3. Czyli tutaj mamy wypłatę minus 1/3 dla policjantów. Jeśli partyzanci wybiorą strategię B 1-1-0, a policjanci będą grać strategią A 4-0-0, wówczas partyzanci na pewno wygrywają, bo nawet jeśli jeden z tych partyzantów trafi na tę czwórkę, przegra, ale drugi zajmie niebroniony fort,
Więc tutaj wypłata dla policjantów jest minus 1. No dobra, no to teraz strategia B policjantów. 3-1-0 kontra strategia A. Więc znowu, no jeśli tych dwóch partyzantów trafi na tych trzech policjantów, to policjanci wygrają, więc będą mieli 1 trzecia razy 1, no bo to 1 trzecia jest taka szansa. Natomiast w pozostałych przypadkach mamy 2 trzecie, no i tych dwóch trafia na jednego albo na 0, tak czy siak wygrają, więc znowu wypłata będzie minus 1 trzecia z perspektywy policjantów. Jeśli natomiast partyzanci zagrają strategią 1-1-0 kontra 3-1-0, no to jeśli ten jeden partyzant trafi tutaj w jednym ataku na trójkę, w drugim na jedynkę, to wtedy policjanci się obronią, wygrają. Szansa takiego czegoś jest znowu 1 trzecia, bo są jeszcze dwa inne przypadki, że jeden z tych partyzantów zaatakuje na trójkę, drugi na zero, albo że jeden z nich zaatakuje jedynkę, a drugi zero. W obydwu tych przypadkach partyzanci wygrywają, więc znowu wypłata jest minus 1 trzecia. Następnie strategia C, czyli 2-2-0. Przeciwko strategii 2-0-0, no jeśli tych dwóch partyzantów trafi na tę dwójkę lub na tę dwójkę, to policjanci wygrywają. Więc tutaj już mają 2 trzecie szansy obronienia się policjanci. 2 trzecie razy 1 plus 1 trzecia, gdy tych dwóch partyzantów zaatakuje niebroniony fort. I wtedy wypłata jest minus 1. Więc będziemy mieć 2 trzecie minus 1 trzecia, to jest 1 trzecia. No dobra. A jeśli zagrają partyzanci swoją strategią B, czyli 1-1-0, no to znowu jest 1 trzecia szansy, że te jedynki trafią na dwójki i wtedy policjanci wygrywają, czyli mają 1 trzecia razy 1, ale jest też 2 trzecie szansy, że jeden z tych partyzantów trafi na niebroniony fort i wtedy partyzanci wygrywają, czyli mamy plus 2 trzecie razy minus 1. 1 trzecia minus 2 trzecie minus 1 trzecia. Więc widzimy, że tutaj tak wygląda wypłata. No i ostatnia sytuacja. Policjanci się dzielą się w stosunku 2-1-1. Jeśli partyzanci atakują strategią 2-0-0, to jest 1 trzecia szansy, że dwóch partyzantów trafi na policjanta i wtedy policjanci wygrywają. Czyli 1 trzecia razy 1 plus 2 trzecie prawdopodobieństwo, że tych dwóch trafi na kogoś innego i wtedy partyzanci wygrywają. Więc mamy 1 trzecia minus 2 trzecie, to jest minus 1 trzecia. No i ostatecznie, jeśli partyzanci zagrają strategię 1-1-0 przeciwko 2-1-1, to nie ma opcji, policjanci wygrywają. W każdym sytuacji partyzanci nie przeważą nad policjantami, więc wtedy jest wypłata 1 dla policjantów. No dobra, więc taka jest nasza macierz wypłat. Przyjrzyjmy się jej teraz. Policjanci chcą mieć jak najwięcej, więc na pewno nie wezmą strategii A, ponieważ strategia B ją dominuje. Na pewno też nie wezmą strategii B, ponieważ strategia C ją dominuje. Tu jest równo, tu jest więcej. Teraz strategia C i D, no tutaj już nic nie ma, nie ma dominacji. Z punktu widzenia partyzantów, którzy chcą jak najmniej, też nie ma dominacji. Sprawdźmy, czy jest punkt siodłowy metodą minimaksową i maksiminową. Więc tutaj minima to jest minus 1 trzecia i minus 1 trzecia, więc maksimum to jest minus 1 trzecia. Tutaj maksima to jest 1 trzecia i 1, minimum to jest 1 trzecia. Więc widzimy, że tutaj nie ma punktu siodłowego, czyli będziemy potrzebowali strategii mieszanych. No to prosta sprawa. Policjanci strategię C grają z prawdopodobieństwem P i wtedy, jeśli partyzanci zagrają pierwszą strategię, no to mają 1 trzecia razy P i minus 1 trzecia razy 1 minus P, jeśli policjanci zagrają swoją strategię D. Wówczas mamy tu 1 trzecia P minus 1 trzecia plus 1 trzecia P, więc dostajemy 2 trzecie P minus 1 trzecia. Teraz co, jeśli partyzanci zagrają swoją strategię B? No to policjanci będą mieli wypłatę minus 1 trzecia P plus 1 razy 1 minus P. No to to jest minus 1 trzecia P plus 1 minus P i to się równa 1 minus 4 trzecie P. No i my chcemy, żeby to było równe tamtej wartości oczekiwanej, czyli żeby było równe 2 trzecie P minus 1 trzecia. Przerzucamy i tu będziemy mieć 4 trzecie
równa się, jak tu przerzucimy, 6 trzecich, czyli po prostu 2p, czyli p równa się 2 trzecie. Czyli w takim razie policjanci powinni grać strategią 0, 0, 2 trzecie i 1 trzecia, czyli w 2 trzecich przypadków grają strategię C, w 1 trzeciej grają strategię D. No, strategię A i B, no to już wcześniej stwierdziliśmy, że nie uwzględniamy. A teraz z punktu widzenia partyzantów. No, jeśli oni zagrają, jeśli partyzanci strategię A grają z prawdopodobieństwem P, strategię B z 1 minus P, no to jeśli policjanci grają swoją strategię C, to wypłata to będzie 1 trzecia P minus 1 trzecia razy 1 minus P. Czyli 1 trzecia P minus 1 trzecia plus 1 trzecia P, czyli 2 trzecie P minus 1 trzecia. Teraz jeśli policjanci zagrają strategię D, minus 1 trzecia 1, to będziemy mieć minus 1 trzecia P plus 1 razy 1 minus P. I to jest równe minus 1 trzecia P plus 1 minus P, czyli 1 minus 4 trzecie P. No i zasadniczo to jest dokładnie to samo równanie co wyżej, czyli okazuje się, że partyzanci też powinni grać w tej strategię 2 trzecie 1 trzecia. Czyli w 2 trzecich przypadków zagrają strategię A, w 1 trzeciej zagrają strategię B. No i jeszcze chcemy tylko wyliczyć wartość gry. Czyli co? Czyli mamy 2 trzecie 1 trzecia, czyli będzie 2 trzecie razy 1 trzecia w strategii chociażby C policjantów, plus 1 trzecia razy minus 1 trzecia, 1 trzecia razy minus 1 trzecia, no to jest 2 dziewiąte minus 1 dziewiąta, czyli 1 dziewiąta. Czyli tą tutaj zauważmy, większość strategii, większość par strategii dawała tutaj ujemną wypłatę, czyli tak naprawdę przewagę partyzantów. Jednak przy wyborze optymalnej strategii wartość gry wynosi 1 dziewiąta, czyli dodatnia. Czyli wskazuje to na to, że w tej grze przewagę mają policjanci. Jeszcze jeden przykład. Tutaj sformułuj i rozwiąż grę odpowiadającą problemowi ataku rakietowego w sytuacji, gdy czerwoni mają jedną głowicę bojową i 3 atrapy, a niebiescy tylko jedną antyrakietę. No właśnie, to też był taki przykład tutaj opisany, ja go nie skróciłem, natomiast o co chodzi? Mamy dwie grupy, niebiescy i czerwoni. Można się domyślać, kto jest kim, autor jest Amerykaninem. Natomiast, no właśnie, no i zakładamy, że czerwoni atakują rakietami niebieskich. Niebiescy jednak mają systemy obrony przeciwpowietrznej, no i powiedzmy mają dwie rakiety, które mogą wystrzelić, no w tym wypadku naszym mamy jedną rakietę. No i ta rakieta jak leci, to ona identyfikuje dwie rakiety, w sensie sprawdza, czy dana rakieta jest rzeczywiście no, rakietą, czy jest atrapą. Tak, bo czerwoni mogą wysłać ileś tam rakiet, z których część jest atrapami, czyli i tak nic nie szkodzi, a część jest rzeczywistymi rakietami. Wszystko po to, żeby ukryć, które rakiety rzeczywiście są rakietami, w ten sposób wyczerpać niskim kosztem obronę przeciwpowietrzną swojego przeciwnika. No i pytanie polega na tym, kiedy, w jakiej kolejności czerwoni powinni wystrzeliwać rakiety i atrapy, żeby zmaksymalizować swoje szanse na udany atak, oraz w którym momencie niebiescy powinni wystrzelić swoją antyrakietę. Przykładowo, powiedzmy, że A to jest rakieta, natomiast B to jest atrapa. No to czerwoni mogą wystrzelić w taki sposób. Najpierw rakietę, potem trzy atrapy. Albo mogą najpierw atrapę, potem rakietę i potem jeszcze dwie atrapy. Albo dwie atrapy na początek, rakietę i atrapę. Albo trzy atrapy na początek i rakietę na koniec. Jeśli chodzi tutaj o niebieskich, to oni mogą albo przy pierwszej rakiecie wystrzelić i wtedy ta rakieta będzie sprawdzać pierwszą i drugą. Albo przy drugiej, albo przy trzeciej, albo przy czwartej. Jeśli przy czwartej, to będzie sprawdzać tylko czwartą. Czyli przykładowo, jeśli by się spotkała strategia pierwsza tutaj,
to rakieta jeden, ta rakieta zidentyfikuje pierwsze dwie rakiety i stwierdzi, ta jest prawdziwą rakietą i ją zniszczy. No i trzy atrapy przylecą. W przypadku jednak, gdyby to była strategia trzecia czerwonych, no to wtedy rakieta sprawdzi pierwsze dwie tutaj rakiety, stwierdzi, że są atrapy, no i tyle, i przy którejś po prostu wybuchnie losowo. Natomiast wtedy przyleci trzecia rakieta, która jest prawdziwa i cel zostanie zniszczony. Więc sprawdźmy. Mamy tutaj po cztery strategie z każdej strony, więc no ta macierz będzie dosyć spora. Patrzymy z perspektywy niebieskich. No chcemy się obronić. Teraz z perspektywy czerwonych. No to też powiedzmy, to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, czyli po prostu w którym miejscu jest nasza rakieta. Więc jeśli jedynka trafi na jedynkę, to niebiescy się obronią, mają wypłatę 1. Jeśli jedynka trafi na drugą strategię, to sprawdzi pierwsze dwie rakiety, rozpozna, że druga rakieta jest prawdziwa i ją zniszczy. Trzy atrapy polecą. Więc jeśli jedynka trafi na dwójkę, to wypłata niebieskich też jest 1. Ale jeśli trafi na trójkę i czwórkę, to już niestety sprawa jest załatwiona. Niebiescy przegrywają. Rakieta dolatuje do celu, więc mamy minus 1, minus 1. Jeśli rakieta zostanie wystrzelona przy drugiej, no to puści pierwszą rakietę, więc w pierwszym przypadku przegrywa. W przypadku drugiej strategii wygrywa, zastrzeliwuje drugą rakietę. Tak samo w przypadku trzeciej strategii zastrzeliwuje trzecią. Ale w przypadku czwartej znowu przegrywa. W przypadku, gdy wystrzelimy przy trzeciej rakiecie, no to przy pierwszej strategii przegrywamy, przy drugiej też przegrywamy, natomiast przy trzeciej i przy czwartej wygrywamy, bo zidentyfikuje rakietę. Jeśli wystrzelimy przy czwartej, przy pierwszych trzech przegrywamy, bo nawet tutaj w trzeciej ta rakieta już patrzy tylko na ostatnią, więc jedynie w czwartej się obronimy. No i tak wygląda nasza macierz wypłat. No i teraz popatrzmy sobie, czy mamy tu jakieś strategie zdominowane. No i tak, strategia czwarta jest zdominowana przez strategię trzecią. Po prostu nic ona nie wnosi. No i to dosyć logiczne, ona sprawdza tylko jedną rakietę zamiast dwóch. Więc raczej kiepska strategia jest to. Teraz, czy mamy jeszcze tu jakieś dominacje? No nie, tutaj będzie się zmieniało, tutaj też się będzie prowadzenie zmieniało. W przypadku pierwsza z trzecią też się będzie zmieniało. Z punktu widzenia czerwonych, czy my tu mamy jakieś strategie dominujące? No to tutaj mamy tyle samo, tu mamy mniej, tu mamy tyle samo. Ok, strategia pierwsza dominuje nad strategią drugą. Strategia druga jest po prostu nieopłacalna. Dobra, dalej, strategia trzecia i czwarta. Tu jest tyle samo, tu jest mniej, tu jest tyle samo. Strategia trzecia jest zdominowana przez strategię czwartą z punktu widzenia czerwonych. No i zostaje nam taka sytuacja. Zobaczmy jeszcze z punktu widzenia, znaczy jeszcze zobaczmy, czy one się dominują? No nie, tutaj 1 minus 1, tu minus 1, 1. Teraz spójrzmy z punktu widzenia niebieskich. Czy któraś teraz strategia jest zdominowana? Tak, strategia druga jest zdominowana przez pierwszą, bo przy pierwszej strategii czerwonych jest gorsza, a przy czwartej jest tak samo zła. Więc możemy to po prostu skreślić. No i zobaczmy na to, co nam zostało. I została nam bardzo prosta macierz. Tak naprawdę zostały dwie strategie. Pierwsza i trzecia u niebieskich oraz pierwsza i czwarta u czerwonych. I wtedy tu mamy 1, tu mamy minus 1, tu mamy minus 1 i tu mamy 1. No i tu nie mamy już żadnej dominacji, nie mamy też żadnych punktów siodłowych. Tu będą minus 1, minimax, czy tam maximin, a tutaj będzie 1, minimax. Więc musimy znaleźć strategię mieszaną. No to powiedzmy, że niebiescy grają strategię pierwszą z prawdopodobieństwem P i trzecią z prawdopodobieństwem 1 minus P. No to będziemy przy pierwszej strategii czerwonych będziemy mieć 1 razy P minus 1 razy 1 minus P. I to się tak naprawdę będzie równać 2p minus 1. Przy strategii czwartej będą mieli minus p plus 1 razy 1 minus p, czyli 1 minus p. No to będzie 1 minus 2p. No i kiedy to się wyrówna? 2p minus 1 ma się równać 1 minus 2p. To 4p ma się równać 2,
czyli P równa się 1 druga. Czyli strategia niebieskich ostatecznie to jest 1 druga, 0, 1 druga, 0. Natomiast dla czerwonych, no to znowu pierwszą z P i czwartą z 1 minus P, no to w przypadku strategii pierwszej niebieskiej będą mieli 1 razy P minus 1 razy 1 minus P. I to będzie równe, no znowu, to będzie równe 2P minus 1. Natomiast w przypadku strategii trzeciej będą mieli minus P plus 1 minus P i to też będzie 1 minus 2P, czyli dostajemy dokładnie to samo równanie. Więc strategia niebieskiej była taka, natomiast strategia czerwonych to będzie 1 druga na pierwszą, 0 na drugą, 0 na trzecią i 1 druga na czwartą. Czyli jakby widzimy, że tutaj czerwonym opłaca się wybierać strategie, w których pierwsza albo ostatnia rakieta jest atrapą, ponieważ no właśnie, żeby pierwszą na przykład strategię wybronić, trzeba użyć pierwszej rakiety. Jest tylko jedna szansa na to, żeby ją zatrzymać. W przypadku czwartej, no trzeba użyć trzeciej lub czwartej, więc jakby widzimy, że te sytuacje nie współgrają ze sobą. W przypadku niebieskich, no tutaj pierwsza albo trzecia, czyli albo sprawdzamy pierwsze dwie, albo ostatnie dwie. Jeszcze tutaj wartość wypłaty, no to co? No to będzie po prostu 1 druga razy 1 plus 1 druga razy minus 1 i to jest 0. Czyli wartość gry wynosi 0, czyli w zasadzie jest ona neutralna. No tak samo, jakby nikt tutaj nie ma przewagi. Mimo że niebiescy mają tylko jedną antyrakietę, czerwoni też mają tylko jedną rakietę, ale no, tych atrap mogą zrobić 3. To mimo to 3 atrapy nie dają im przewagi w tej grze. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.